jak wypoczywać w domu. Właśnie ostatnio byłem u znajomego, który nawet w nieco bardziej komfortowych warunkach niż ja wypoczywał, bo ma za domem 10-metrowy basen, leżak i mówi: słuchaj, mam w tym roku urlop wyjątkowo niewyjazdowy, bo jestem koło domu, ale nie sposób wypoczywać. Czy masz jakieś podpowiedzi? No ja nie jestem dobrym przykładem urlopowicza domowego, bo prawie cały czas pracuję. Natomiast mam pewne nawyki, którymi się mogę podzielić. Po pierwsze, staram się, żeby przynajmniej regularnie, raz w tygodniu, jeden dzień w tygodniu po prostu odciąć się od pracy, czyli żeby ta przestrzeń, w której przebywam, to była też przestrzeń wypoczynku, by mi się nie kojarzyła z pracą na okrągło. Mój znajomy, z tego co wiem, to na okrągło pracuje, nawet w niedzielę. A poza tym, żeby też mieć czas, żeby mieć taki nawyk, że jest czas wypoczynku, to też kwestia przestrzeni. To znaczy, staram się w swoim gabinecie pracować, a w innych miejscach nie pracować. I gdzieś tam tak się uwarunkować, żeby wiedzieć, okej, to jest miejsce, gdzie pracuję, a to jest miejsce, gdzie nie pracuję. To jeśli chodzi o takie szybkie podpowiedzi na temat tego, czy i jak można wypoczywać w domu, gdy akurat nie w tym roku nie wyjedziemy do ciepłych krajów, w góry czy nad morze. Więcej o tym sobie powiemy podczas naszej środowej dziesiątki, czyli was serdecznie zapraszam. Tutaj na dole jest link frugan.edu/368. Tam jest link naszego środowego spotkania. Sobie przez godzinę porozmawiamy na temat tego, jak wypoczywać w domu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, a ja już wracam do mojego leniuchowania.